Prawo oświatowe stało się faktem. Do 31 marca razem z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami przygotowujemy się do podjęcia jednej specuchwały, która pokaże sieć szkół. Sieć szkół, w której gimnazja ulegną przekształceniu. Przekształceniu w szkoły podstawowe, w licea, w szkoły branżowe, w technika. O tym zdecydują nauczyciele, dyrektorzy, jak również samorządowcy. Jednocześnie od 1 września rozpocznie się długi, 5-letni proces ewolucyjnych zmian w systemie edukacji. Przekształcenie gimnazjum jest tylko jednym z bardzo wielu elementów prawa oświatowego. Dlatego, że prawo oświatowe jest przede wszystkim dla zmniejszenia klas, ograniczeniu dwuzmianowości, dla bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów na świecie, które w ustawie, w zadaniach szkoły ma właśnie cyberbezpieczeństwo i programy dedykowane dla cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie jesteśmy prawo oświatowe, to 4-letnie liceum, branżowa szkoła, która tak naprawdę jest budowana od początku. W dodatku branżowa szkoła, która po raz pierwszy da możliwość na swoim drugim stopniu zdania matury młodemu człowiekowi, a egzamin zawodowy ma rangę przedmiotu dodatkowego. Jednocześnie mówimy o bardzo nowoczesnych podstawach programowych i nowych ramowych planach nauczania, czyli tak zwanych godzinach, gdzie w systemie jest o 105 więcej godzin nauk przyrodniczych, zwiększona historia wraca do systemu, jak również o 70 godzin więcej informatyki. W podstawach programowych 1-3 mamy podstawy programowania, jak również podstawy gry w szachy, która ma być wzmocnieniem dla matematyki. Jednocześnie mówimy o pracy projektowej na lekcjach. 20% w podstawach programowych będzie do zrealizowania właśnie w taki sposób, by na co dzień dziecko uczyło się współpracy, odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za grupę, z którą pracuje. Będziemy czytać w szkole podstawowej. Czy to dzień będziemy zaczynać od czytania, czy też będziemy przerywać lekcje, kiedy trzeba będzie trochę wytchnienia dla młodszych uczniów. Jednocześnie mówimy o szerokopasmowym internecie. W ciągu najbliższych 2 lat w każdej placówce będzie szerokopasmowy internet. Dlatego, że w tej chwili tylko 15% szkół w Polsce ma internet na miarę XXI wieku. Również pod koniec kadencji mamy nadzieję, bo będziemy budować takie programy, będą pracownie przedmiotowe, bo w tej chwili tylko w 25% gimnazjów i w 18% szkół podstawowych takie gabinety mamy. Jak również chcemy, aby w każdej klasie pojawiła się tablica multimedialna. Jednocześnie przygotowaliśmy pieniądze. 1,5 miliarda złotych na 6-latka, który uczy się w przedszkolu. Tak zdecydowało 80% rodziców. 418 milionów na waloryzację i trwające prace zespołu, samorządu, związków zawodowych i Ministerstwa Edukacji, które skończą się w marcu i zgodnie z deklaracją pani premier, którą złożyła na ręce Solidarności, pokażemy w jaki sposób, w jakim rytmie, w jakich kwotach będziemy proponować podwyżkę wynagrodzeń. Jednocześnie oprócz 418 milionów na waloryzację, to są dodatkowe pieniądze do subwencji oświatowej, 900 milionów wprost na przekształcenie, 170 milionów rezerwy budżetowej na dostosowanie i 129 milionów na podręczniki. I oczywiście, proszę Państwa, tak jak deklarowałam, że mamy takie narzędzie informatyczne, które posługując się tymi samymi danymi, które ma każda szkoła i każde miasto, każda gmina, liczymy. W związku z tym z dużą przyjemnością mogę Państwu powiedzieć, że w wypadku Świdnicy to są 2 dodatkowe miejsca pracy przy przekształceniu, jak również, że będą dodatkowe pieniądze. Po pierwsze, dla 6-latka w przedszkolu
2 148 tysięcy i pieniądze na waloryzację dla nauczycieli 324 tysiące. Ta reforma jest dobra dla polskiej szkoły i bardzo się cieszę, że do takiej szkoły w takim kształcie moje dzieci będą chodziły. A ja chciałbym odnieść się do jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, która w tej reformie dzięki pani minister się znalazła, mianowicie zwiększenia roli wychowawczej szkół. Wychowanie szkoły, które do tej pory było traktowane po macoszemu, w tej chwili będzie odgrywało dużo większą rolę. Bardzo ważne jest też wychowanie i kształtowanie postaw patriotycznych, które dzięki tej reformie wróci do szkoły. Pamiętamy likwidację historii, nauczania historii, czy poważne ograniczenie nauczania historii, które teraz będzie miało znowu miejsce należne w systemie oświaty. My jesteśmy formacją polityczną myślącą o przeszłości. Chcemy modernizować Polskę, chcemy modernizować społeczeństwo. Natomiast nie można myśleć o przyszłości, nie pamiętając o przeszłości i nie budując na silnym fundamencie tożsamości narodowej i patriotycznej nowoczesnego społeczeństwa. Tak jest w całym Europie, tak jest w całym świecie, w Polsce również tak będzie. Na marginesie chciałbym też powiedzieć o inicjatywie wpisującej się w ten trend działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, którą chcemy podjąć w Świdnicy. W najbliższych tygodniach powołamy Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Zbrojnego na naszym terenie. To jest szczególnie ważne w ramach właśnie kształtowania postaw patriotycznych, gdzie wiedza na ten temat, o tej części historii nie jest taka powszechna. To jest jedna z takich inicjatyw, którą określiłbym jako wspierającą obecny trend zmian w edukacji. Bardzo dziękuję.